wyjechaliśmy o godzinie 7.10. Jest godzina 14.08, jedziemy już według moich obliczeń 7 godzin. Ten czas troszeczkę długo leci w autobusie. Możemy sobie coś pooglądać, na przykład ja oglądam Netflixa bardzo dużo, jak podczas podróży, bo jest to jedna z dłuższych podróży w tym sezonie naszych. Troszkę odżyły wspomnienia już od wjazdu do miasta, można powiedzieć, bo tą samą drogą jeździłem od siebie do domu, tutaj do Lubina. Także na pewno jakieś wspomnienia wróciły, ale myślę, że jutro nie można o tym myśleć i trzeba wyjść jak do każdego innego meczu i bez żadnych sentymentów pokazać naszą najlepszą siatkówkę i mam nadzieję, że nam się to uda. Mireczko, jaki wynik dzisiaj będzie? Nie pewnie, 3-0 dla naszych. A ty? Zawsze. Always? Always. Nawet dwa kamienie spadły, jeden po drugim. Bardzo zadowolony jestem z tego, że wygraliśmy, wywieźliśmy stąd 3 punkty. Cieszę się, że wygraliśmy. Ja wiem, że mogę pokazać lepszą siatkówkę, więc nie do końca jestem jakby ze swojej gry usatysfakcjonowany, ale najważniejsze jest to, że drużyna wygrywa i mam nadzieję, że to będzie nasze takie przełamanie i już będziemy szli w tą dobrą stronę. Gubią się Lubinianie w wyniku, panie!